nawiązując do ekologii i do usuwania szkodliwych substancji, chciałbym za Państwa pośrednictwem też podziękować wszystkim tym, którzy skorzystali z programu dotyczącego dofinansowania przyłączy do kanalizacji, bo też z satysfakcją muszę stwierdzić, że mieszkańcy Sieradza w ilości 183 osób, o ile dobrze pamiętam, taki projekt brało udział w takim projekcie. Dofinansowanie maksymalne wynosiło 3000 zł, 404 tysiące pomocy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostało rozdysponowane. Jesteśmy na etapie już zakończenia tego projektu i prawie 200 nowych odbiorców, dostawców właściwie kanalizacji i odbiorców wody jest podłączonych, za co serdecznie tym osobom dziękuję, bo to ma ogromny wpływ na realizację wskaźników, do których jesteśmy zobowiązani przy realizacji systemu wodociągowego. Jak to wygląda w Sieradzu, stażyk obecnie, już biorąc pod uwagę tych nowych? On jest na poziomie około 90%, także tutaj w Sieradzu nie obawiałbym się o realizację tego wskaźnika. W dalszym ciągu apeluję tutaj do mieszkańców, za Państwa pośrednictwem, jeżeli jest taka możliwość, do mieszkańców gminy, bo tam jest problem, bo tam jest realizacja tego projektu na poziomie 50 kilku procent i no, idzie to dosyć opornie. Ja też chciałbym przekazać taką informację, że wszyscy ci, którzy dzisiaj no, borykają się z kłopotami finansowymi, mogą korzystać przy finansowaniu, szczególnie w gminie, ale również i w mieście Sieradzu, mogą korzystać z takiego montażu finansowego, bo to finansowanie jest wielopłaszczyznowe, bo o ile dobrze wiem, to w gminie można uzyskać wsparcie, taką dotację jednorazową 700 zł, 3000 można maksymalnie uzyskać na przyłącze z tego samego programu, który był realizowany w mieście Sieradzu, ale również tutaj przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i są w stanie też kredytować to, czy przez bank spółdzielczy, z którym mają państwo, z którym MPWiK ma umowę, ale również są w stanie sami, sama spółka jest w stanie finansować, rozłożyć na raty takie płatności za przyłącze, także zachęcam szczególnie gorąco mieszkańców gminy do tego, aby zechcieli dowiedzieć się, jakich trzeba dokonać formalności, ale również i z możliwości skorzystania z montażu finansowego takiego przedsięwzięcia. W mieście Sieradzu projekt został skończony, tak? Ale w gminie jest cały czas projekt otwarty, tam można te wnioski składać, a miasto Sieradz będzie rozmawiało z Narodowym Funduszem i z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, aby taki program, jeżeli takie zapotrzebowanie jeszcze będzie, żeby uruchomić w przyszłym roku. Także tutaj droga jest cały czas otwarta i powiem Państwu, że naprawdę z ogromną satysfakcją stwierdzam, że bardzo dużo mieszkańców odpowiedziało na to nasz apel i bardzo dużo osób skorzystało. Także tutaj te 3000 maksymalnego wsparcia to jest ogromna ulga w budżecie domowym. Miasto Sieradz wystąpiło z takim wnioskiem o przesunięcie terminu. Czekamy na decyzję Ministerstwa Infrastruktury, ale tutaj, tak jak mówię, po stronie miasta nie obawiam się, że te wskaźniki nie zostaną określone. Naciskamy tutaj na pana wójta i prosimy wszelkimi możliwymi sposobami, aby właśnie prowadził te działania zmierzające do przekonania swoich mieszkańców. I za Państwa pośrednictwem też te moje słowa są kierowane do mieszkańców nie tylko miasta, ale również i gminy, aby zechcieli podjąć to wyzwanie i podłączyć się, bo jest to w dobrze rozumianym interesie i mieszkańców miasta, i mieszkańców gminy. Czyli niestety to zagrożenie jeszcze cały czas jest? Ono będzie, dopóki nie rozliczymy projektu i nie będzie ostatniego podpisu mówiącego o tym, że projekt został rozliczony. Jedyną rzeczą, jaką ja dzisiaj mogę zrobić jako prezydent miasta, to apelować do pana wójta i również do mieszkańców za państwa pośrednictwem, aby się podłączali, aby podejmowali to wyzwanie, aby chcieli skorzystać z tego przywileju, bo tak jak pan wspomniał, jest to w dobrze rozumianym interesie i mieszkańców Sieradza, i mieszkańców gminy. Ja jestem z natury optymistą i aż tak czarno bym nie myślał o tej przyszłości, dlatego że takich samorządów jak Sieradz jest wiele, od potężnych aglomeracji śląskich po Łódź, która w tym samym, z tego samego funduszu korzystała z środków. Ja myślę, że rozwiązania
i przekładanie tego terminu no, służy nam wszystkim i mam nadzieję, żywię taką nadzieję, że Pan Wójt podejmie te kroki i zmobilizuje swoich mieszkańców do tego, aby tych kilkuset mieszkańców, szczególnie tych z części tutaj północnej, to mówimy o Mnichowie, mówimy o Rudzie, tam są największe problemy, bo tam najmniej tych podłączeń jest, a przypomnę, że tam najwcześniej się projekt zakończył, czyli kanalizację i wodociąg mają mieszkańcy już tam bardzo długo, bo od 2012 roku, o ile dobrze pamiętam, a tamte wskaźniki są na najniższym poziomie, dlatego no tutaj jest ogromna praca i moja też, żeby przekonywać mieszkańców do tego, aby zechcieli podłączać się.